często odbierane są jako dzieci niegrzeczne, ale ich zachowanie to nie wynik złej woli, są dotknięte autyzmem. Niebieski kolor symbolizujący wsparcie dla osób z tym zaburzeniem dominował przed olsztyńskim ratuszem, gdzie zorganizowano happening z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Tak naprawdę cały kwiecień jest poświęcony temu, by opowiadać o zaburzeniach związanych z autyzmem, o trudnościach w funkcjonowaniu, ale również pokazywać osiągnięcia osób dotkniętych autyzmem, mówić o tym, jak funkcjonują i w czym możemy im pomóc. Dlatego organizowane są takie akcje, by pokazać, że nie izolacja, a integracja jest drogą do sukcesu. Warto pamiętać, że autyzm nie jest chorobą, a wrodzonym zaburzeniem funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Tylko wczesna diagnoza i intensywna terapia osób z autyzmem mogą dać im szansę na normalne życie. Wszelkie wczesne działania sprawią, że minimalizują te trudności, które pojawiają się w późniejszym okresie, nie pojawiają się wtórne nieprawidłowości, pomagają dziecku, ale również, a przede wszystkim rodzinie. Liczba dzieci z autyzmem stale wzrasta, a przyczyny tego stanu rzeczy wciąż nie są znane. Dlatego tak istotne jest wsparcie. Kompleksową opieką nad osobami dotkniętymi autyzmem zajmuje się Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. To są i specjaliści, i logopedzi, i rehabilitanci, i terapeuci w szerokim zasięgu tego słowa. Nasz syn jeszcze dodatkowo bardzo urósł, bardzo szybko w pewnym momencie miał problem z nogą, więc właśnie mogliśmy tutaj liczyć na rehabilitację. Jeździmy od 11 lat na turnusy z dziećmi, które cierpią również na autyzm i porównując w zasięgu całego naszego kraju, to myślę, że to jest bardzo dobra placówka. Osoby z autyzmem postrzegają świat inaczej. To postrzeganie nie jest jednak ani gorsze, ani lepsze. Jest po prostu inne. Dlatego te osoby zasługują na nasze szczególne wsparcie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv